Ponad 200 dzieci będzie w tym roku uczęszczało na zajęcia do Ogrodu Jordanowskiego. W ubiegłym tygodniu dzieci i rodzice spotkali się z dyrekcją i pracownikami placówki na święcie pieczonego ziemniaka. Witając wszystkich przybyłych, dyrektor Urszula Strzelczyk przedstawiła pedagogów i instruktorów, którzy będą w tym roku szkolnym prowadzić zajęcia. Podczas zabaw instruktorzy zachęcali dzieci do wspólnej zabawy, tańców i śpiewów. Właśnie zajęcia ze śpiewów w języku angielskim będą odbywać się w tej placówce po raz pierwszy. Poza tym dzieci będą uczęszczać też na zajęcia plastyczne, świetlicowe, taneczne, aerobik, gimnastykę korekcyjną, ceramikę artystyczną, akademię rękodzieła, warsztaty teatralne, koło szachowe czy zabawy z gitarą i wolontariat. Najważniejszym punktem święta było oczywiście ognisko z pieczonymi ziemniakami oraz gorące jabłka podawane z żurawiną, po które ustawiała się długa kolejka.